Okej, okay, no dobrze, witam bardzo serdecznie. Jutro mam kolejne zaliczenie w mojej cudownej szkole. Żyć nie umierać. Ale dobra, no odpaliłem tefa. Co my tu w ogóle mamy? Mam nowe przedmioty, super. Gargulec dusz. Daje dostęp do mera z misji podczas wydarzenia. Możesz zwiększyć poziom gargulca zbierając dusze. Dusze zdobywasz zabijając wrogów, pojąc mera z misji oraz znajdując gargulce dusz. Poziom zwiększy się przy 666, 1337 i 2000 duszach oraz co kolejne 2000. Zapewnia dostęp do halloweenowej transmutacji, która pozwala na transmutację trzech przedmiotów na niewymienialny, niezbywalny przedmiot halloweenowy z ubiegłych lat. Każde 10 transmutacji daje premię. Zbadaj, aby zobaczyć pełną listę nietypowych szczegółów. Otwórz plecak. Jakieś skrzynki dostałem. Zbadaj. Dobrze. Ale w takim razie znajdź grę. Jak ja mam z tego dołączyć? Mirror's Missions. Czy ty nie masz starego HUD-a w takim razie? Nie, to nie, nie mam bez HUD-a. Nie, to jest HUD-a? Nie, to jest bez HUD-a. Gry społeczności może i weźmy... Odśwież. Aha, ulubiony, internet. Bez CPD grot. Co jest? Mogę to usunąć? Nie mogę usunąć, jakby mi backspace nie działał. ZTZ? ZTZ. Dziwna sprawa. Jaka dziwna sprawa, naprawdę. Nie do końca rozumiem. Dziwne bardzo. Dobra, znajdź grę. Kuźwa, co chodzi? Halloween, dobra. Halloween nowe, wydarzenia specjalne. Zwiedź wszystkie stare halloweenowe mapy. Zwiedź wszystkie nowe halloweenowe mapy. Louter Precip. Brimstone Hell... O kurde, man ma... O jest, to jest. A czy jak wejdziemy w rankingowe, to jest też? Nie, tam coś było. O, jest dobra. Serio? No dobra, taka informacja zwykła. Dobra, to nie chcę teraz cofnąć, ale nie można tak cofać. Dobra, swobodny. To zagramy na tych nowych, nieprawdaż? I zobaczymy, o co chodzi. Dobra, niech szuka. A, picie. Powiem wam, że robię sobie wyzwanie bezalkoholowe. Polecam każdemu. Do Sylwestra. O, jest F3. Myślę, że działa. No trudno. A, Imperium Precipice. Zobaczymy. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Zobaczymy, o co chodzi z tym gargulcem. Czego muszę ubrać, czy coś? Jesteś już... Co jestem? Chciałbym wiedzieć. Tak w sumie. Tak się zastanowić. Mapy nie ogarniam, więc super będzie trzeba ogarnąć. Tu widzę, że to jest ładunek trochę podobny do tego... Nie Brightwater, tylko... Kurde, jak się nazywał? Bedwater? Nie, nie Bedwater, Bazin, tylko... Jak się ta mapa nazywała? O kurde, żeś map nie pan... Nie, nazw map nie pamiętam, to jest bardzo dobrze. Okej. I to zostawimy sobie. Co to za powiadomienie? Aha, spóki ten. No dobra. Czy ja tu coś muszę ubrać? Nie. Nie, nic takiego nie widzę. Żeby to było tutaj. A, czyli po prostu sobie jest. Okej.
I co my tu mamy? Pozostały czas, brak czasu. Wow! Jaki ping? 80. Teoretycznie mogło być gorzej. To ma czułość. Za duża. Jest ok. Ja jestem czerwony. Tu mamy chyba dopchać już całkowicie. Aha, wybuchające beczki. Znaczy te skrzynki. Znowu właśnie wybuchło, chyba kogoś zabiło. Ale wroga, więc spoko. Nie, nie, nie kłoną, co tu chodzi. My atakujemy czerwony? Nie. Czerwony jest wypełniony. Nie. Czy mi się coś pomyliło? O kurde! Ale Ubera odpalił idealnie. Ja cię kręcę. Fak, zginę. Ratuj mnie, Pyro! No nie! Ej, ale te baty, te heady wychodzą. The Door of Cushion. Dobra. Nie wiem, pisać. Ale no, fajny był. Fajny headzik był, nie powiem. Podoba mi się. Czy jednak ładunek dobrze się wszystko ładował. Ale ten ping Holender mi się nie podoba. Czy to jest mój ping, czy to jest ich ping? Nie, 95, to jest sporo. Tu nie wolno schodzić. Aha, ty byłem tutaj. Aha, dobra, tu coś jest. What? Gdzie był? A, tak daleko. Dobra. Ale fajnie zrobił ładunek kociołek. Oj, zaraz zjechałem. 9 sekund odrodzenia, o matko boska. Ty na... 3 kreski pokazuje. Router pokazuje też 3 kreski na 3 oczywiście, że tak powiem. Może bym go położył na parapecie, ale to wtedy bym na Wi-Fi, a nie na kabel. A to by była pewna różnica, nie? Gdzie to menda? Tutaj jest. Kurde, drugi? Nie ten! On się patrzył zupełnie gdzie indziej, on się patrzył w prawo. Ja byłem na prawo od niego. Jak ja patrzyłem na niego, to on w prawo. Z mojej perspektywy. I nagle mi banie strzelił, jak to możliwe? No kurde. Strzał z owcy będzie niecelny, przeszczęśliwy na dłużej niż 5 sekund. A to wiem, wtedy się tak, ty lepiej. Prissy PC jeszcze raz, a mógłbym lauter wziąć. No Harvesta to każdy zna, nie wierzcie tego. Wow, 40 PD. Wow, 47 PD. Nie, chyba troszkę więcej. Nie, na bank więcej. No dobra, to czekamy, no nie ma sensu wychodzić, nie? Napiłem się wodę. Ej, ale, co? Coś mi się fajnie gra. Muszę zrobić karteczkę. Bo nam jeszcze jak te. Inne DPI to postawiam sobie kolory. Do wyrocza zawsze miałem ten. To jest lipa, że mi się niebieski z zielonym mylą. Ale to jest niebieski. I to jest do wyrocza, a tu zielony do TF-a. I jest okej. Okay. Żołnierze ma więcej wygranych godzin niż snyperem. To ciekawostko. Tylko jesteśmy w tej halloweenowej mapie, mi się wydaje, że to tylko jest taka okazjonalna, że o, inna mapa, tak dalej, i tak dalej. Ale o co chodzi z tym gargulcem? To mnie zastanowi. Poczynam sobie na necie i coś tam. Łe, kurde, nie patrzyłem, o który zaczął nagrywać. 18.37 jest. Nie pozwól do zonę zainformować, znaczy wróg wygra grę. Dzięki za informację. Sprawdźmy szansę ping. 84. Jakieś powiadomienie. Ło, się Simon z cięcia. Unknown. Fajnie. Kogo na razie mam? Heavy'ego, dwóch heavy'ich. Ło, tuszek! Jajks. A nie można skakać. Ej, jak to czemu wybuch? Ej, a mam taką fajną stopę tą obok. Jak goniku. What the fuck? Nie chcę tańczyć, zobaczyć co to za powiadomienie. Czy zginę, czy nie zginę? No, chyba nie zginę, nie? Chodźmy po aptekę może. Dobrze, Heavy, ty się umiesz bawić. No nie, no jest tam tańczyłem, no wiecie co? Tak nie wolno. Będę musiał sobie wrócić powoli do tych, do wyrocza już nie wracam, to jest taka swoją drugą informacja, Blizzard zrobi za dużo gnoju, że tak powiem. Nie podoba mi się to totalnie. Ma jakieś swoje zasady, ale ciągle mam wrażenie, podejmuje złe decyzje.
No, ale to jest moje zdanie. Nie będę się na to rozgadywać, bo nie ma totalnie sensu według mnie. To tu w ogóle wygląda, na przykład, tu wychodzą, tak? Czy dalej? Nie, gdzieś tu. Można spaść. Ło. Tu wychodzą, a tu nie mogą wyjść? Czy jest jakieś przejście? No bank. Lol. Nie ma. No, nie wiem, to tutaj wychodzą na bank. O, ja może będę za tym snajperem chodzić. On pewnie z nakrywki. Tam mogą wyjść? Heavy stabiczną czekoladę. Landy czego? Lady czego? Taką bodajże się to nazywało? O, Boziu. Wiem, ja to ogarnę. Lady czeko. Kojarzycie, no? Nie wiem, czy wiecie, ale lady czeko. Lady czeko, lady czeko, lady no. Dobrze, Łukasz, że wyjaśniłeś oczywistą rzecz. To wybucha? Nie. Które wybuchały? Te. Nie. Dobra, wolę nie wiedzieć. Tylko momencie zupełnie. Ajajaj. Tak, tak długo celowałem, celowałem i gulik sobie wyszedł. Stój, bo mi brakuje myszki. Ot i od tyłu. I to jeszcze tą fajną bronią. Tego blablabla. Jak cię zwołałem, to chyba zepsułem kiedyś. No nie pamiętam, ale jest asesyna. Fajne sobie, podoba mi się. Czemu jestem znowu w broniących? Dużo się odradzamy. Fajnie się atakuje snajperem. Ani źli broni. No co jest, będzie się wyjść? No halo. Co jest? Aha. Nie. No wiecie, no to jest właśnie ten minus. Nie ogarniam totalnie mapy. Ale tam jedzie. Dobrze, granolabar. Nie mam pojęcia, gdzie są apteki rozlokowane. Batem. O, jeszcze długo poczekamy. 2-2. Świetny stat. Ogarniemy. Ogarniemy, nadrobimy. Tylko musimy tak być w takiej zamkniętej przestrzeni, że tak powiem, że rozumiecie, o co mi chodzi. Kurde. No nie, tutaj był cel. Dobrze, zabijcie, Kuźmę. Nie. U góry mi się nie podoba to, że pokazuje moją drużynę, rozumiem, ale u nich nie pokazywać, po prostu. Nie powinno się bić, jakie postacie mają, no chyba, że ktoś może zmienić, no ale to bez sensu, no nie, po prostu nie powinno być i tyle. Według mnie. Pierdzielę sobie tu. Dobra, jak stąd wyskoczę, to... Tak. O, te wybuchają. Wziąłem się tu wróg. A nie, to nie. Co on, z kim on tam walczy? Znowu je oberwał od kogo? Co tam niby jest? Zgłupiałem, co? Od czego on zginął? Jak to nie babanie? To, że nie była bania, to rozumiem. To, żeby nie była bania, to nie rozumiem. Nie! Głośniki, nie w tym momencie! Błagam was. O, kryt wszedł. Już? Działacie? Działacie. Co nie odciękała. Ło, 11 tysięcy zabójstw. Ciekawie, nie wiem, dużo miał jakieś, pewnie 3 tysiące? 7. To i tak źle, myślałem, że gorzej. Ojej, fajnie się zawsze pyrką spycha tam. Dobra. Nie, no fajnie. Ruby gazownik. Powinno być rudy. A nie, nienawidzę krytów. Losowych krytów. Najchętniej bym wszystkie wyłączył, po prostu. Losowe kryty nie mają prawa bytu w tej grze. No po prostu, no nie. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Czy losowe krytyki są dobrą opcją, czy nie? Mam takie wrażenie, że nie. Pardon, się na chwilę.
O, i atakujemy. Korzystając z przerwy, napijemy się troszeczkę. Tak, żeby zawodnić organizm. Czy ja chcę zagrać Demomanem? Gdzie H? Boże, gdzie M? Przecinek. Dobra, zagram Demomanem, żadnego nie mamy. Jeden zawsze się przyda. Boże, pewnie tak słyszycie te przyciski, jak się napierdziłem. Ale dużo ludzi w to gra. To jest bardzo miłe zawsze. Halloweenowa paczka. Jakiś kontrakt wypełnił. Musimy zobaczyć, co chodzi w tych kontraktach, sobie powypełniamy może. Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Co w ogóle mamy? Ej, nas jest mniej odłóg, ktoś do nas. Comrade Larry. Albo nie, Kuźma, bo on denerwującą był tym. Jeżeli będzie szło do manu, to zmienię z powrotem. Strona księgi zakręć, pewnie się. Idę z soldami, bo oni są duchowi. O kurde! Czemu mogę tam wejść? Niech! Ale wydawało się, że mogę na te górne skrzynki wejść. Zdziwiłem, powiem wam. Dziwne to było, naprawdę dziwne. Trochę zażywiłem, znaczy teraz jak będę miał okazję, to sobie po prostu pójdę zobaczyć, czy... Można to wyjść, czy nie można? Wydawało mi się, że można. Złączyło się jeszcze. A, tutaj nie mam, thanks. Kurde, kto wywołał ducha? Kto się bawił witchboardem? Gdzie jest wózek? Ej, właśnie, bo wózek wypadł w chacie. Coś mi tak popycha, mam wrażenie. Co jest? A to te małe pierdzące demony. Dzięki! Super! Tak sobie wyjdę i dostanę krytyczną rakietą odbitą przez pyrkę. Czemu nie? Nie, nie, dobrze. Jezu, serio? Downy? Strzelać? Ja pierdziel. Jeszcze mamy upośledzonych żołnierzy. Będą napierdzielać pyrety. Sami będą umierać od tego. A tego się nabija na broń. Nie wiem, mocno. Zaplanowane. I tamte pyski też tutaj zabiją. Chyba nie. A od czego zginęłem? Od krytyka! Tak, to jest świetna zabawa. Kiedy będę się trzymać z daleka i będę ich cisnąć snajperem, co? Fajnie mi się, naprawdę bardzo przyjemnie mi się gra, może też przez to, że gram teraz raz na 2-3 tygodnie. Nie ma czasu, no normalnie nie ma czasu. To w ogóle jest przyjemność grania. Full opcje. Dobra, macie kurde z głowy. Ale podskoczył. Wariat. Mam za duże przyspieszenie, mam wrażenie. Ej, trafiłem! Sprawda mi kubek przeszkodzi, nie mogę już tą żyć, ale... Serio, no on was non-stop zabija odbijanymi rakietami, no ludzie. Ogarnijcie, bo... What? O Jezu, ale daleko. Machina. A, zginął. No dobrze. Bilbo Baggins. Eee. I nawet nie dopadł do pierwszego punktu? Serio? Jesteś masz tak słaby? Nie wiem. W sumie jak jestem czwarty, to musi być słaby. Wymanda się gdzieś tutaj, która, nie? Trzeba uważać. Sądzicie, on z góry nie wskoczył. O, właśnie, przechylę.
Ja jestem dumny z tego bodyshota, ale... Aha, tutaj nie ma w ogóle tego. No wiecie co? No kurde, znowu ten! Ale chyba nie skryta. Strasznie... Dobra, czekajcie, może ten kubek w ogóle wezmę. To jest bardzo duży minus na tym biurku. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do tego, że ma tak mało miejsca na granie mychą. Straszne, straszne to jest. No dobra, myślę, że tutaj ten jeden odcinek skończymy. Ja sobie od razu nagram drugi, bo podoba mi się. Tylko tym razem na innej mapie. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się też niedługo. Trzymajcie się, po... Elo!